Co musimy wiedzieć na temat koronawirusa? No właśnie, jesteśmy dzisiaj na stronach Ministerstwa Zdrowia. Autentyczne, prawdziwe informacje dotyczące właśnie koronawirusa. Nie żadne fake newsy, jakieś leczenie i tak dalej. Dzisiaj przedstawię informacje, które przedstawił rząd, tak? A więc Ministerstwo Zdrowia. Praktycznie każdy, no Polak powinien się dowiedzieć na ten temat. Co powinien wiedzieć na temat koronawirusa. No, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę Nowy filmik. No, pojawia się mnóstwo fake newsów, informacji nieprawdziwych dotyczących koronawirusa. Nawet była informacja, że niby w Łodzi już jest koronawirus, że miała to być kobieta zarażona w Tajlandii, która przebywa tam przez miesiąc. Trafiła do Warszawy, a z Warszawy pociągiem do Łodzi przyjechała i miała zarażać ludzi w pociągu. Potem się okazało, że te informacje zostały zdementowane. Jak na razie, przynajmniej kiedy to nagrywam, nie ma przypadku, jeśli chodzi o koronawirusa. No, ale właśnie w całym tym zamieszaniu medialnym, co powinniśmy wiedzieć? No, jesteśmy na stronach Ministerstwa Zdrowia, więc są tutaj absolutnie wiarygodne informacje. Informacje sprawdzone, przygotowane praktycznie przez specjalistów. I teraz, tak, przedstawię oczywiście te informacje. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19, no bo tak w skrócie medycznie nazywa się. Powstał też tutaj numer infolinii 819590, numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. No i tutaj pojawiły się tak, niektórzy się śmieją z tego, jak już jest po prostu numer infolinii, jak jeszcze nie ma tego koronawirusa w Polsce, no ale pamiętajmy tak, no trzeba chuchać na zimne, pojawienie się takiej infolinii to też nie jest jakiś po prostu wydatek dla rządu, który osłabi, nie wiem, budżet państwa polskiego, a w momencie, kiedy pojawiłaby się rzeczywiście Plaga tego koronawirusa, no to rzeczywiście tutaj taki, taka infolinia może pomóc, tak? To możemy uzyskać właśnie informacje. I teraz tak, informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Zobaczcie sobie, ile praktycznie tych krajów jest, ile tych państw, tak? Mówi się, że to głównie Azja, że to Chiny, a to nie do końca tak, bo ta choroba występuje także w innych krajach. Jeśli chodzi o takie największe ogniska, to przede wszystkim to są Chiny, potem Korea Południowa, a następnie Włochy. Ale to też się może wszystko praktycznie zmienić, przynajmniej ten czas, kiedy to nagrywam. tak? I teraz tak, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak gorączka, Kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. No to są takie medyczne, tak jakby tutaj określenia dokładne. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje się około 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Kto jest najbardziej narażony? Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby w szczególności przewlekłe. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus przenosi się drogą kropelkową, aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniom. Zaprezentowane poniżej metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, na przykład grypie sezonowej, w przypadku której szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku. No tak, tylko jakby grypa może ma teraz też w ogóle jakby policzyć tak, no to grypa więcej uśmierciła ludzi niż koronawirus, ale jakby plaga koronawirusa i to, w jakim tempie tam ten wirus się rozwija, to jest jak najbardziej przerażające, tak? Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusa? Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach, 99%, głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby zawlekły wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii Ameryki Południowej. Zawlekły, takie ładne stwierdzenia, tak? I zakaziły na przykład w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii kolejne osoby. Tak, i tutaj mamy właśnie informacje, materiały, plakat do pobrania. Często myj ręce, zalecenia. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów, jeżeli na bazie alkoholu minimum 60%. Dlaczego mycie rąk wyżej wymienionymi metodami zabija wirusa, jeśli znajdują się on, znajduje się on na rękach? No i tu jest pokazane, tak, no to oczywiście każdy z nas wie, że trzeba po prostu często myć ręce, to nie ma żadnej wątpliwości no i tutaj powinno się praktycznie myć te ręce przez 30 sekund. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos z zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu płynów, żeli na bazie alkoholu, minimum 60%. No myślę, że taki dostęp do takiej alkoholi to jest raczej mało prawdopodobne, tak żebyśmy do. Nosili przy sobie gdzieś do pracy czy do szkoły, pewnie takie płyny, tak na bazie alkoholu, to gdzie są w szpitalach, przychodniach, placówkach medycznych. Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz dłonie, możesz zanieczyszczyć przedmioty lub dotykane osoby. No właśnie, bo to jest jakby największe zagrożenie w związku z tym wirusem, że ten wirus może się przenosić poprzez dotyk. Czyli zobaczmy taką sytuację, tak hipotetyczną. Ktoś psiknie, zasłoni się rękoma, następnie tą ręką po prostu dotknie innej osoby, i już ta osoba jest chora, tak? Ale to też jest jakby, tak, kto z nas jak na psika od razu po prostu chusteczkę wyciąga, tak? No tutaj raczej ręce, zwłaszcza, że psiknięcie często jest to nagły, tak? Sytuacja, gdzie nawet nie zdążymy tej chusteczki wyciągnąć. Zachowaj bezpieczną odległość, zachować co najmniej jeden metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają, mają gorączkę. No, tu muszę powiedzieć, że łatwo to mówić, tak? Najlepiej chodzić z takim patykiem po prostu metr przed, przed, przed nami, albo i metr za nami. To nie jest takie proste, zważywszy, zwłasz, zobaczmy sobie na duże miasta, tak jak ja na przykład mieszkam w Poznaniu no to na komunikacji miejskiej, to wtedy w tej komunikacji miejskiej czy w samolocie no nie jesteś w stanie zachować tego metru, tego metra, tak, od innej osoby. Mało tego, w takiej komunikacji możesz złapać inne przeziębienia czy też grypę, tak. Ja swego czasu też miałem takie przeziębienie, które złapałem właśnie w komunikacji miejskiej. W zatłoczonym praktycznie tramwaju podróżowałem, no i ta, ta, ta grypa trwała praktycznie u mnie dwa miesiące, tak. Oczywiście leczyłem ją i tak dalej, ale to była taka zmutowana praktycznie wersja tej grypy, gdzie byłem zdrowy, nie było żadnych podstaw ku temu, żeby miał grypę. Zaleciłem się od tego, że ktoś po prostu w komunikacji miał. Tak, ktoś był chory i był taki natłok, więc ta choroba bardzo szybko się rozprzestrzeniała. Mało tego, w tej komunikacji szyby zaparowane, klimatyzacja nie działa. Także no, nie jest tak kolorowo. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak covid 19 kasz lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. No to już niestety, tak? Na pewno każdy z nas, każdy z nas psiknął na kogoś i każdy z nas po prostu został tak, przyjął takie psiknięcie, także to jest ciężko uniknąć. Natomiast rzeczywiście można zachować takie po prostu standardy bezpieczeństwa, tak? Unikaj dotykania oczu, nos i usta. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu lub nosa lub ust z zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. I to jest przerażające, tak? Czyli zobaczmy sobie na przykład na jakiejś rurze, tak? rura, która barierka jakaś bezpieczeństwa na lotnisku czy w komunikacji dotykamy, a potem potrapiemy się gdzieś po prostu po twarzy, tak? albo przeczemy oko, albo w pobliżu ust, tak, po prostu coś nas zaswędzi. Zrobimy to mimo mimowolnie i wtedy ten wirus już może praktycznie dostać się do naszego organizmu. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnie pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgni pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego to towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn, na przykład wirusową. Wirusy, grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy, paragrypy, no tutaj jest praktycznie wszystkie te wirusy, tak? Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego nie podróżowałeś do Chin, tak? Pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kasztu, kichania oraz higieny rąk i Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. No to jest jak nie tylko kwestia Chin, tak? No bo przecież ludzie, którzy wracali z Włoch. Ja słyszałem taki przypadek, że cały autokar podróżnych z Polski, który był we Włoszech, w tym czasie praktycznie, kiedy ten wirus wybuchł, jak oni wracali do Polski, to cały autokar od razu trafił do szpitala na badania, tak, żeby sprawdzić, bo jakby strona rządząca, podobno Polska, zamówiła 30 tysięcy takich testów, żeby dokonać właśnie zbadać na, na tego koronawirusa. Specjalny samolot rządowy wyleciał po te testy, no ale może się okazać, że jak wybuchnie ten koronawirus, w Polsce do tej 30 tysięcy to będzie za mało. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem. Podejrzenie zakażeniem SARS COV2 jest powiązane z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS COV2 lub bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego. Ja wam powiem taką sytuację, że Jakiekolwiek podróżowanie samolotem jest niebezpieczne, już pomijam nawet to, że ktoś będzie w Chinach, ale często samoloty mają przesiadki, międzylądowania. Więc ktoś jak leci na przykład na drugi kontynent, tak, ma międzylądowanie w Azji i do tego samolotu może wejść osoba z innego samolotu, z rejonu, gdzie była właśnie zarażona koronawirusem i już rozniesie tego koronawirusa, tak. Więc tak wygląda sytuacja. I teraz maseczki. Aha, jeszcze tutaj, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego Między innymi komunikatem dla podróżujących zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażeniu nowym koronawirusem nowym koronawirusem 2019 oraz zasadami pod, postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym wirusem w podróży lotniczej. No to już są praktycznie dyrektywy dla poszczególnych służb, tak czy e, tutaj grup zawodowych. Maseczki nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się SARS COV2. No i to jest też kluczowa sprawa, że tak naprawdę osoby zdrowe nie powinny nosić tej maseczki, tak? Poza tym maseczki chirurgiczne też nie chronią, tak, przed tym po prostu bakterią, bo i tak jest odkryta cała twarz. Ta bakteria, tak mówiłem wcześniej, może być po prostu na jakieś rurze barierce, gdzie my dotkniemy ręką, bo następnie potrzemy oko i już ten wirus dotrzyma do naszego organizmu. Druga sprawa, te maseczki w ostatnim czasie bardzo szybko poszły do góry, zwłaszcza te chirurgiczne. Trzecia sprawa to jest taka, że te maseczki. I też jeszcze oprócz tego są maseczki antysmogowe związane z dwutlenkiem węgla. Poza tym każda z tych maseczek ma, ma swój czas po prostu działania. Podobno te antysmogowe mają czas działania 8 godzin. i Później trzeba wymieniać jakieś filtry, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, po tych praktycznie w tych maseczkach. Więc to nie jest tak powiedziane, że ktoś kupi maseczkę za 50, 80 czy 100 zł i już jest bezpieczny. Całe tak nie wygląda. Tak samo te maseczki chirurgiczne też nie gwarantują bezpieczeństwa. Nie zaleca się używania masek na twarz. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji. Powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony o podczas koszlu czy kichania e oraz unikania bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, co najmniej jeden metr dla odległości. Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego kaszel lub Kichanie. Podejrzewasz u siebie infekcję SARS, przebiegającą z łagodnymi objawiami, lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem z infekcji SARS. Sprzęt ochrony układu ładowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został pra prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów. No bo tam się pojawiła absurdalna sytuacja, że zaczęli po prostu sprzedawać tak, maseczki budowlane, te które stosowane są na przykład jak, jak budowlańcy kują tynk i lecą po prostu ten kurz, zaczęli to sprzedawać na różnego rodzaju właśnie portalach aukcyjnych i podpisują to, że to są maseczki na koronawirusa, to jest fikcja, tak, bo to są maseczki, które są takie większe pyłki i mają chronić właśnie jak, jak ma miejsce burzenie takiego właśnie jakiejś ściany, ale nie mają to, nie jest to związane jakby z drobnoustrojami, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, no wiele Osob teraz zbija biznes, tak, kapitał na tym, że sprzedają te maseczki, bo ludzie w popuchu praktycznie wykupują te maseczki. Mało tego, tych maseczek nie ma też w aptekach. No i mamy tutaj szpitale w poszczególnych regionach. Też jest informacja właśnie dla osób głuchoniemych, przedstawiona tutaj, tak. No więc tak wygląda, jeśli chodzi o kwestię koronawirusa. Wróćmy tu jeszcze do góry, bo mamy tutaj właśnie jak myć, jak myć po prostu te ręce. I teraz tak, PHE, koronawirus, poszczególnych kraj, informacje do, na temat koronawirusa. WHO poradnik, tak, może tutaj pokażę, ma właśnie WHO poradnik, co WHO na ten temat pisze. Tylko tu będzie po angielsku, tak, no to nie ma sensu po prostu przedstawianie tego. tu strona rządowa już mogłaby praktycznie to przetłumaczyć, tak, jeśli chodzi o właśnie WHO. Przedstawiasz tutaj Wam kolejne informacje dotyczące koronawirusa. No to wszystko mamy po angielsku, tak? Mogłbym to przetłumaczyć, ale nie ma sensu bo praktycznie tutaj, żebyśmy to czytali i to sprawdzali, tak? Bo pewnie to są te same informacje, które znajdują się na stronie rządowej. Nie, więc tak to właśnie wygląda jeśli chodzi o koronawirusa. Adresy jednostek państwowych inspekcji sanitarnej, lista oddziałów zakaźnych, plakat do pobrania, plakat do pobrania szpitale, plakat do pobrania kolorowe apteki, plakat do pobrania szary apteki, tak. Często myj ręce, używaj mydła i wody, jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów żeli na bazie alkoholu. Tak właśnie tutaj wygląda ta kwestia tego sars -u. tego No to też w sumie jest SARS, tak tylko inna odmiana właśnie tego koronawirusa. Oczywiście nie ma co siać paniki bezsensownie, tak? Natomiast niewątpliwie koronawirus tam tutaj zagraża, zwłaszcza, że koronawirus jest w wielu państwach ościennych, tak? Na Litwie, na Ukrainie, na Łotwie, we Włoszech, w Niemczech, Francji, także kwestia praktycznie jest czasu, jak koronawirus się pojawi w Polsce. Ja powiem w ten sposób, tak, państwo polskie miało wystarczające i cały czas ma, bo nie ma tego przypadku, tak, jeśli chodzi o koronawirusa, wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się do przyjęcia koronawirusa. W momencie, kiedy wystąpi koronawirus i państwo polskie sobie z tym nie poradzi, to będzie oznaczać tylko słabość państwa polskiego, ponieważ inne państwa nie miały takiego szczęścia w Europie. Tam stwierdzono tego koronawirusa i później już było tylko praktycznie, tak, walka z żywiołem. A my jesteśmy w stanie przygotować się, znaczy my, no rządzący, co ja, 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 ja nie jestem w stanie, ja nie przygotuję szpitali, oddziałów, tak. Natomiast my jako państwo polskie, tak, czy, czy po prostu rządzący powinni się przygotować, przygotować odpowiednie szczepionki, no, nie, nie ale maseczki, odpowiednie oddzia... oddziały zakaźne, em, przeznaczyć o, o konkretne pieniądze, tak. Podobno już się pojawiła informacja, że zostaną przekazane dodatkowe pieniądze, jeśli chodzi o szpitale, około 100 milionów złotych dla szpitali właśnie na ewentualną walkę z koronawirusem. No, czy to jest dużo, czy to jest mało. Zobaczmy sobie, ile jest szpitali w całej Polsce. To nie jest 100 milionów dla jednego województwa, tylko na wszystkie szpitale w Polsce, tak. Załóżmy, że tych szpitali jest 50, to praktycznie na jeden szpital po 2 miliony złotych. No, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, tak. I w momencie, kiedy zacznie się, wypuchnie epidemia. No, i zobaczmy, taki był, jaki był ten przypadek cytowany w mediach, tak. Tej kobiety, która miała być w Tajlandii, podróżowała z Warszawy do Łodzi. Wyobrażacie sobie, jeżeli, jeżeli ta kobieta rzeczywiście byłaby chorona, stwierdzono by u niej koronawirusa, to byłaby nieprawdopodobna sytuacja, bo ta kobieta zarażałaby praktycznie kolejne osoby, które znajdowałyby się w tym pociągu. Ci ludzie w tym pociągu podróżowaliby do różnych miast, miasteczek i oni by roznosili dalej praktycznie tego koronawirusa. Tak? Eee, oczywiście co innego jest, jak koronawirus wybuchnie w danej miejscowości eee, tak? i tutaj zostanie jedna osoba zarażona od drugiej, a co innego na przykład właśnie, jak ktoś podróżuje pociągiem przez całą Polskę, bo zobaczcie sobie, niechby miała osoba chora na koronawirusa, podróżowała ze Szczecina do Przemyśla, tak całą Polskę praktycznie, jeden z najdłuższych tras jeśli chodzi o PKP i pod, podczas tej podróży wychodziłaby z przedziału, e, tak, do toalety, czy jeszcze nie daj Boże, paliłaby papierosy. E, no to jest masakra, tak, to byłaby masakra, jeśli chodzi o koronawirusa. Oczywiście nie ma sensu tutaj dawać, dawać się zwariować, jeśli chodzi o koronawirusa, natomiast niewątpliwie no, koronawirus to jest duże zagrożenie, tak duże zagrożenie. No, u nas w Polsce to może różnie wyglądać, tak, jeśli chodzi właśnie o koronawirusa, bo naprawdę tutaj może być duży problem, e, jeśli chodzi o e, tutaj właśnie koronawirusa. Opanowanie praktycznie tego, tego, tego wirusa. tak Widzimy, co się dzieje we Włoszech. We Włoszech praktycznie stwierdzono tego koronawirusa, to w przeciągu tygodnia to zaraz 300 przypadków tak osób zarażonych koronawirusem. Już kilkanaście zmarło tak i to wszystko w przeciągu tygodnia. Na początku te, te liczby nie są duże, ale później, zobaczcie sobie po, po miesiącu, czy po dwóch, czy trzech miesiącach, to już są dziesiątki tysięcy. Tak teraz, jeśli chodzi o koronawirusa na świecie, to zmarło około 3 tysiące ludzi, a zarażonych jest około 80 tysięcy. Cały czas ta liczba praktycznie idzie do góry. Tak? chociaż w władze tutaj na świecie tak, w różnych krajach robią wszystko, co, co w ich mocy, natomiast wiemy, że to jest żywioł, tak? to jest nieprawdopodobna sytuacja także tak wygląda sytuacja. Oczywiście wszyscy w Polsce czekają, gdzie wybuchnie koronawirus, tak, gdzie po prostu które miasto, miasteczko będzie pierwsze, tak. Ja przedstawiam taką wizję na moim kanale dotyczącą tego koronawirusa. Właśnie troszeczkę podobną jak ta kobieta właśnie co z Tajlandii wróciła, że to może być sytuacja, że ktoś wróci z wycieczki zagranicznej albo też z wakacji z zagranicy, będzie mieć tego koronawirusa. Dopiero to się dowie w Polsce po dwóch tygodniach i w międzyczasie zacznie że zarażać ludzi tak w szkołach, przychodniach, przedszkolach. Tak, nieświadomym, bo wiadomo, że ta choroba praktycznie ona się pojawia dopiero po dwóch tygodniach, po 14 dniach od momentu zarażenia. Tak, momentu zarażenia, no a w tym czasie ta osoba może praktycznie zarażać kolejne osoby. Chociaż teraz już przy tej nagonce, to wiadomo, że ludzie już tak nie jeżdżą, tak za granicę, zwłaszcza do tych krajów, gdzie tam jest to niebezpieczeństwo tego koronawirusa, koronawirusem, ale dalej praktycznie istnieje to niebezpieczeństwo. Tak, no teraz Włochy, tak, no, Włochy też są izolowane. Austria zamknęła granicę praktycznie z Włochami, kolejne państwa chcą izolować. Się z Włochami, wstrzymują połączenia lotnicze, sprawdzają, po właśnie tutaj, podróżujących z Włoch autokary czy samoloty, czy te osoby praktycznie nie są chore, nie są zarażone. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście jeszcze się, się czego obawiać, czy to tak naprawdę się okaże, że ta epidemia nie dotknie Polski. No, się, że dotknie ona, tak. Tak, akurat tak. Były wcześniej te SARS, były te ptasie grypy h 1 n 1 a jednak to jakby nie dotknęło Polski. Natomiast tutaj dotknięto do Polski jest jakby z kilku zgłoszeń. Po pierwsze, wiadomo jak ta służba zdrowia wygląda. Oczywiście ludzie, którzy tam pracują są świetnie, personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, salowe, położne. Natomiast kwestia niedofinansowania tej szpitali to jest jedna sprawa. Druga sprawa, brak personelu medycznego. Szpitale w Polsce ciągle po prostu borykają się na braki kadrowe. Nie tylko szpitale, też przychodnie. Dużo lekarzy wyjeżdża za granicę. To jest jedna sprawa. Pielęgniarki też wyjeżdżają za granicę. Trzecia sprawa to jest taka, że ten, ta, ten koronawirus zostanie dotrze do Polski prędzej czy później. Czwarta to jest taka, że dużo Polaków przebywa za granicą. Albo pracują we Włoszech, w Niemczech, albo po prostu tutaj i jeżdżą tak służbowo, czy w, na pod, w podróż do Tajlandii, czy do Chin, także prędzej, czy później ten koronawirus do Polski dotrze. To wszystko dzisiaj życzę Wam i sobie zdrowia. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.